W ubiegłym tygodniu, podczas drugiego kongresu Trendy Energetyczne, premier Jarosław Gowin ogłosił nowy program wsparcia dla producentów urządzeń grzewczych. Budżet programu to około 200 milionów złotych, a program ruszy prawdopodobnie w listopadzie. W listopadzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomi program w ramach tak zwanej szybkiej ścieżki, czyli rozstrzygany w ciągu 3 miesięcy. On będzie adresowany do branży producentów pomp cieplnych i kotłów na biomasę. Program, zdaniem gości specjalnych kongresu, to wyjątkowa szansa dla polskich producentów. Myślę, że mamy do czynienia z historycznym momentem. Został ogłoszony program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie szybką ścieżką dla właśnie producentów urządzeń grzewczych. To jest 200 milionów złotych. Wsparcie transformacji tych przedsiębiorstw, czyli tego, żeby przedsiębiorstwa, które od lat produkowały na rynku, na którym nie było żadnych specjalnych regulacji prawnych, jeżeli chodzi o urządzenia grzewcze, produkowały te kotły. Chodzi o to, żeby nie zostawić ich poza burtą tej transformacji, tylko żeby zaangażować te firmy, bardzo często rodzinne, polskie, małe firmy, zaangażować do tego procesu transformacyjnego i bardzo się cieszę, że pan premier Gowin dzisiaj ten program tutaj ogłaszał. Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłosił, że nabór do programu Mój Prąd będzie prowadzony w trybie ciągłym. Zaraz po 20 grudnia rozpocznie się kolejny nabór. Pierwsza data zakończenia naboru wynikała z procedur administracyjnych. Piotr Woźny dodał również, że zamieszczony na stronie Narodowego Funduszu licznik wniosków jest po to, aby inwestorzy wiedzieli, jaka kwota została w budżecie i czy mają jeszcze czas na złożenie wniosku. Weszła również w życie zmiana regulaminu programu Mój Prąd. Instalatorzy mogą już na równi z inwestorami składać wnioski o dofinansowanie. Muszą jednak dołączyć stosowny załącznik. Nie będzie wsparcia dla nowych domów w ramach programu Czyste Powietrze. To już pewne. Potwierdził to pełnomocnik do spraw realizacji tego programu, Piotr Woźny. Trwają jednak prace nad uruchomieniem ulgi termomodernizacyjnej dla inwestycji obejmujących pompy ciepła zintegrowane z fotowoltaiką. Taka ulga ma ruszyć już w przyszłym roku.